wojewoda z wizytą w punkcie szczepień w Polkowicach. Minął ponad tydzień od oficjalnego uruchomienia powszechnego punktu szczepień. W ciągu zaledwie 4 pierwszych dni udało się zaszczepić przeszło 2000 osób. Chętnych, którzy chcą przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19, każdego dnia przybywa. Mieszkańcy zaszczepić się mogą od wtorku do piątku. Jak podkreśla burmistrz Polkowic Łukasz Puźnicki, otwarcie punktu szczepień było niezwykle konieczne. Ten punkt był bardzo potrzebny z tego względu, iż w początkowym okresie szczepień, przypominam, że do Polkowic przyjeżdżało tylko 30 szczepionek tygodniowo. To było mało za mało, stąd też gro osób musiało jeździć po regionie po to, aby się zaszczepić. Dziś jesteśmy gotowi na masowe szczepienie powszechne, więc infrastruktura jest w pełni przygotowana. Zespoły szczepienne również, tylko i wyłącznie odpowiedzialność oraz chęć zadbania o siebie niech będzie motywatorem do tego, aby się szczepić, aby się tutaj w tym punkcie pojawić. Zachęcam do tego, aby rejestrować się na szczepienia, tak aby w tym punkcie można było zaszczepić jak najwięcej osób. 4 dni w tygodniu, które działają na pewno i pacjent ma pewność, że zostanie zaszczepiony. Obecnie zaszczepionych jest ponad 5 tysięcy mieszkańców powiatu polkowickiego. W sumie mamy zaszczepionych już ponad 5 tysięcy. Do końca maja powinno być około 15, do końca czerwca blisko 30 tysięcy dawek. Na ten tydzień mamy jeszcze około 1200 wolnych dawek, także zapraszamy wszystkich do zapisów. Szczepimy mniej więcej około 4 tysięcy tygodniowo w tym momencie. Pacjenci po przyjściu do punktu szczepień muszą przejść przez odpowiednią procedurę. Na początku wypełniają kartę kwalifikacyjną do szczepienia. Następnie pobierają numerek i w systemie kolejkowym oczekują na wywołanie do kwalifikacji lekarskiej. Po rozmowie z lekarzem przechodzą do sali obok, gdzie znajdują się stanowiska do szczepień. Powszechny punkt szczepień wyposażony jest m.in. w kilkanaście profesjonalnych stanowisk do lekarskiej kwalifikacji. Duża szóstka dla każdego samorządowca, dla każdej ekipy szczepiącej, dla pracowników, którzy głównie w takich miejscach jak tutaj widzimy, a więc duże sale, duże obiekty, a więc zaangażowana obsługa często tych hal, domów kultury lub innych obiektów. Naprawdę nie spotkałem się z jakimś brakorubstwem. Wszędzie jest rewelacyjnie. To jest to, na co liczyliśmy. Samorząd w odpowiedzialny sposób i służba zdrowia w odpowiedzialny sposób angażują się. Tego nam nie zabraknie. Dobrych punktów szczepień i myślę, szczepionek, choć jak widzimy, okresowe problemy są. No i będą. Również wchodzi w to rywalizacja między firmami. Nie zapomnijmy listopada zeszłego roku i marca tego roku. Wiele tragicznych, dramatycznych śmierci. Ludzi już młodszych, wcale nie z przedziału 60+, tylko 40, 50, 30. To po pierwsze, a więc życie. Po drugie zdrowie, a po trzecie powrót do normalności. Wszyscy mamy już dość. Ja mam 4 dzieci. Trójka z tego jeszcze się uczy w domu. No to każdy z nas miał te problemy. Tak, chcemy już wyjść. Wszyscy chcą wyjść. Pierwszy raz spotykam się z sytuacją, w której dzieci chcą iść do szkoły. Szczepienia odbywają się w budynku szkoły podstawowej nr 3 w Polkowicach przy Ociosowej, jednak wejście do niego znajduje się od strony ulicy Skalników. Strażacy świętowali, polkowiccy pożarnicy uczcili swój dzień. Dzień świętego Floriana, czyli patrona wszystkich strażaków, obchodzony jest 4 maja. Polkowiccy strażacy świętowali jednak kilkanaście dni później. Uroczystość zorganizowano na placu apelowym przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Świętujemy przede wszystkim zaangażowanie oraz bardzo odważną służbę wszystkich strażaków powiatu polkowickiego. W myśl tego motta Bogu na chwałę, ludziom na użytek, ta służba jest właśnie nam bardzo, bardzo potrzebna i choć nie zawsze zauważalna, jest niezbędna do tego, abyśmy czuli się bezpiecznie. Podczas uroczystości wręczono resortowe i państwowe odznaczenia i wyróżnienia. Był czas na podziękowania, gratulacje, ale i podsumowanie minionego roku. Ten rok był dziwnym takim rokiem. Nie mogliśmy w pełni robić szkoleń, nie mogliśmy robić spotkań, szkolić druhów ochotniczych straży pożarnych. Zostały nam dołożone dodatkowe zadania związane z usuwaniem klęsk żywiołowych, ale tutaj mam na myśli tej epidemii, która dotknęła koronawirusa cały nasz kraj, całą Europę czy cały świat. Bardzo trudny rok, przede wszystkim z nowymi wyzwaniami. Praktycznie przyjmowaliśmy na siebie, oprócz tej standardowej naszej działalności, coraz to nowe wyzwania. I tutaj wielkie podziękowania dla druhów ochotniczych straży pożarnej, bo to są mieszkańcy zlokalizowani najbliżej społeczności. Szczególnie w pandemii była ta
Było to bardzo potrzebne i ten ruch od razu ruszył. Wszyscy byli zszokowani, że jesteśmy tak w stanie się zorganizować. Życzenia strażakom złożył m.in. burmistrz Polkowic. Jak najmniej wyjazdów, bo to chyba najważniejsze, aby jak najmniej złych rzeczy działo się na terenie powiatu polkowickiego, ale również tego, aby mogli wracać bezpiecznie do swoich rodzin, aby mogli realizować się zawodowo i aby ta służba przebiegała jak najspokojniej. To, co dla mnie bardzo ważne, to również te ciepłe słowa podziękowania, które dzisiaj otrzymaliśmy. Dla mnie, dla moich podwładnych, dla wszystkich tutaj strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. To jest bardzo ważne, takie podziękowanie, ciepłe słowa. Okazją do świętowania było również zaprezentowanie nowej dobudowanej kondygnacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Rolą samorządu jest to, aby wspierać właśnie ochotnicze straże pożarne, Państwową Straż Pożarną, czyli te wszystkie służby, które stoją na co dzień na straży naszego bezpieczeństwa. Stąd też bardzo często gmina Polkowice włącza się w doinwestowanie, dosprzętowienie jednostek straży pożarnej. Braliśmy również udział, byliśmy zaangażowani finansowo w rozbudowę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach. To była modernizacja, ona składała się z kilku etapów. Jeden etap, ten najważniejszy, to było dobudowanie trzeciej kondygnacji, drugiego piętra i to pochłonęło prawie 1,5 miliona złotych. Wybudowaliśmy właśnie trzecią kondygnację, usprawniło to budynek, funkcjonowanie całej komendy. Również przeprowadziliśmy szereg remontów. Tak jak wspominałem, remont kanalizacji. Wymieniliśmy całą stolarkę okienną, przeprowadziliśmy remont węzła cieplnego, zakupiliśmy profesjonalną pralnicę chemiczną do prania i suszenia mundurów bojowych. To właśnie z tej rozbudowanej remizy wyjeżdżają strażacy, a to jest szalenie istotne, żeby mieli godne warunki pracy, jak i odpoczynku. Przecież pamiętajmy o pełnionych dyżurach 24-godzinnych. To jednak nie koniec rozbudowywania komendy. Niebawem wybudowanych zostanie 5 boksów garażowych, w których będzie stacjonował potrzebny sprzęt ratowniczy. Niebiesko zrobiło się w polkowickim rynku. Wszystko za sprawą Dnia Polskiej Niezapominajki. Pielęgnowanie tego święta to polkowicka tradycja, która ma uczyć szacunku do przyrody. Do polkowickiego rynku przyszły przedszkolaki i podopieczni miejscowych żłobków. Ubrani na niebiesko i z transparentami odpowiadali na pytania, dlaczego trzeba dbać o środowisko i jak należy to robić na co dzień. Zbieramy śmieci. Moja mama daje kolorowe kartony i do każdego wrzucamy inne rzeczy. Bo to właśnie ten kwiat celebrujemy dzisiaj jako symbol pamiętania o ekologii, o bioróżnorodności. No cóż, w Polkowicach, sercu Zagłębia Miedziowego, obszarze mocno zindustrializowanym, ta świadomość ekologiczna, zwłaszcza wśród najmłodszych, jest bardzo ważna i to robimy. Byłam bardzo mile zaskoczona, kiedy w ogóle zaczęłam z moimi motylkami rozmawiać na ten temat, bo jesteśmy jednoroczną grupą tylko, bo to jest oddział przedszkolny w szkole podstawowej i byłam bardzo mile zaskoczona, że dzieci po prostu świetnie wiedzą, świetnie dają radę. Tutaj są trochę stremowani, wiadomo, mikrofony, kamery, ale naprawdę bardzo dużą wiedzę mają, także jestem z nich dumna, z ich rodziców, no bo to z domu wyniosły. Podobne happeningi odbywają się w Dniu Niezapominajki w Polkowicach już od wielu lat. Cel to przede wszystkim pamięć. Żebyśmy nie zapominali o sobie nawzajem i o środowisku, o przyrodzie, która nas otacza. Bo to jest główny cel. Te happeningi maluchów to głównie mają intrygować. Właśnie za chwilę zastanowienia, żeby zanieśli do domu, bo one niekiedy nie wiedzą, co one ze sobą mają zrobić, ale właśnie przypomnieć rodzicom, zakręć wodę, tak o ściekach dzisiaj mówiłam, żeby to właśnie uzmysłowić, co to jest nawet ściek, czy jak segregować odpady. Niektóre mają dość dużą wiedzę. Przed chwilą były z przedszkola jednego i takie spostrzeżenia nawet nagrywane były właśnie takie, nie tylko nie zerwij kwiatków, ale właśnie nie wyrzucaj tych odpadów, śmieci do lasu, dbaj o tą czystą rzekę. Ja się cieszę, że te dzieci już pytane odruchowo odpowiadają tak, dbamy o środowisko, segregujemy śmieci, nie depczemy trawników, sadzimy nowe drzewka, więc ta świadomość wśród młodych jest, a skoro jest wśród młodych, to jest także wśród rodziców. Mamy informację zwrotną po już kilkunastu latach organizowania Dnia Niezapominajki, że to jest event bardzo potrzebny mieszkańcom Polkowic, tak jak i potrzebna im jest zieleń, miejsca do wypoczynku, zrewitalizowane parki czy ścieżki rowerowe. My na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzaliśmy mnóstwo warsztatów na temat ekologii, bioróżnorodności, rozdając na przykład budki lęgowe czy hotele dla owadów i one się pojawiają w przestrzeni publicznej. Podczas warsztatów można się nauczyć, jak je robić samemu i one są na balkonach, na posesjach, w parkach.
Dzieci, które wzięły udział w happeningu, otrzymały ciekawe upominki i zdrowe przekąski.